Zawsze tutaj jest miło wrócić, zawsze miło wraca się do domu, tak więc bardzo fajnie, ale faktycznie to wszystko się pozmieniało. Teraz stoję na stadionie, o którym kiedyś w latach 90. się marzyło, żeby tak to wyglądało. W 97 roku wyjechałem do Holandii i w Holandii mi pokazywano taki stadion. Dzisiaj jestem na stadionie pięknym ŁKS-u, tak więc mega przyjemnie. Mało tego, dzisiaj graliśmy na Akademii, na Minerskiej. Też jestem pierwszy raz, tak więc no, wrażenie robi. Te same emocje cały czas, kiedy przebiera się człowiek w szatni z tego sportowego? No zawsze są, przede wszystkim na tym miejscu zawsze są takie same emocje. No tutaj się wychowałem, tutaj kibicowałem, tutaj zdobywałem pierwsze szlify w Ekstraklasie, tutaj zdobywałem pierwsze Mistrzostwo Polski, tak więc no jest sentyment, zawsze był, jest i będzie do końca życia. Kolejne ważne wydarzenie. Okazja do spotkania z trenerem Kibu Wikunią, z którym doskonale znacie się. No tak. Wcześniej żeśmy rozmawiali, umawiając ten sparring, tak więc też bardzo, bardzo przyjemnie, bo kiedyś on mnie trenował, teraz gramy przeciwko sobie. Właśnie jestem zaproszony na kawę, porozmawiamy, jakieś spostrzeżenia, zobaczymy co doświadczony trener powie. Jak Marek Staranowski zapamiętał Kibu Wikunię jako trenera swojego? Bardzo dobrze, zawsze pomocny, zawsze dobrze przygotowany merytorycznie, człowiek, który ma swoją wizję, człowiek, który chce grać w piłkę, tak więc nam też to pasowało, kiedy byliśmy w Legii, tak więc bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. No i dochodzimy do sedna dzisiejszego wydarzenia, czyli w sparingu, jakie wrażenia z tego? No myślę, że dwie różne połowy, tak? W pierwszej połowie dwa zespoły wyrównane, dużo, dużo sytuacji, mecz otwarty. Tego chcieliśmy, ja przynajmniej tak sobie zakładałem, że chcieliśmy, żeby było dużo tych faz przejściowych. Strzeliśmy pierwszą bramkę, dotrzymaliśmy do 45 minut. Później w moim zespole duże zmiany, już inny zespół wyszedł. No i wydaje mi się, że druga połowa zdecydowanie pod kontrolą ŁKS-u, świadectwem to są stracone dwie bramki. Czym ŁKS was dzisiaj zaskoczył, jeżeli w tym? Znaczy mnie ŁKS zbytnio nie zaskoczył, bo wiedzieliśmy, ja chcę grać z takimi zespołami, które uwielbiają grać w piłkę, uwielbiają grać piłką. Chcieliśmy poćwiczyć troszeczkę wyjście ze średniego, skok pressingowy zastosować. Dzisiaj nam się przede wszystkim w pierwszej połowie udawało, tak więc to jest dobra lekcja dla moich zawodników. Kto z ŁKS-u zasłużył dzisiaj na coś specjalne słowa wyrażenia, co pokazał się? Ja myślę, że na pewno cały zespół, większość tych zawodników doświadczonych, dużo jakości. Na pewno Pirlu jest to zawodnik, który jest nietuzinkowy nawet na naszą ligę na pewno, a myślę, że w Ekstraklasie też. Jak Marek Staranowski jako wychowany do UKS-u i obecnie trener ligowy ocenia szansę, które były do wpływu na powrót do Ekstraklasy? Ja myślę, że każdy ma szansę, tak? Trzeba się załapać minimum do baraży. Myślę, że UKS pod wodzą Kibu będzie z meczu na mecz lepiej grał i ta wiosna będzie zdecydowanie lepsza. Tym bardziej, że no, rozmawiamy o rycerzach wiosny, a ta wiosna wiemy z historii, że jest zdecydowanie lepsza dla zespołu łódzkiego klubu sportowego. Mówiliśmy o Kibu, jakim był, jakim jest trenerem, a jakim trenerem chce być Marek Staranowski, jakim jest trenerem? Ja chcę być sprawiedliwym trenerem, chcę grać też w piłkę, chcę grać agresywnie, chciałbym za wszelką cenę jak najszybciej odbierać futbolówkę i dominować przeciwnika, ale nie zawsze się ma takich zawodników, nie zawsze się ma takich wykonawców, którzy by mogli to zrobić. Dzisiaj mam zespół, z którego jestem zadowolony i będziemy pracować nad tym, co powiedziałem wcześniej. Jeszcze na koniec zaczęliśmy od wspomnień, skończmy wspomnieniami. Jakie wydarzenia, kiedy Marek Staranowski mija tutaj bramę stawioną przy Alei Univa w pierwszej kolejności? No na pewno wraca Mistrzostwo Polski, zdobycie Mistrzostwa Polski. Na pewno pierwsza bramka w Derbach Łodzi, troszeczkę dalej, bo ten stadion był dalej. Tak więc no jest dużo, dużo pięknych, fajnych chwil tutaj związanych. Też Mistrzostwo Polski z juniorami w 92 roku bodajże.
No i cała tutaj atmosfera, jaka tutaj była, koszykarki, siatkarze, zapaśnicy, piłkarze, żeśmy się spotykali o tej porze w hali. To na koniec jeszcze kilka słów do kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, przede wszystkim pewnie tych tutaj zasiadających na legendarnej galerze. Pozdrawiam wszystkich kibiców HŁKS-u. Proszę nie wątpić, zawsze do samego końca kibicować, bo to jest wspólny cel nasz, żeby HŁKS był w ekstraklasie, w elicie.